jakby to zmienia w ogóle komfort życia, bo nagle się okazuje, że ja nie muszę się dzisiaj spinać. Ja mogę popołudnie spędzić z dzieckiem, odrobić z nim lekcje, pójść na spacer. Przepraszam, chce mi się ryczeć. Chce mi się ryczeć, ponieważ jakby jeszcze parę miesięcy temu właśnie tak żyłam, nie? Że przychodził do mnie syn i mówił: mamusiu, chodź się pobawimy. I cały czas słyszał ode mnie: synku, przepraszam cię, nie możemy, bo mamusia musi pracować. I ja mam wrażenie, że... Jesteś bardzo blisko do osiągnięcia. 20K, czyli 20 tysięcy złotych. Tak. Kiedykolwiek zarobiłaś takie pieniądze? Nie. Nie. Even close. Witam serdecznie, kochani, w kolejnym wywiadzie Akademii Bogaty Fotograf. Dzisiaj spotykamy się z fotografką Karoliną Chrynek, która jednocześnie też jest, uwaga, nauczycielem fotografii. Witaj, Karolina. Dzień dobry, cześć. Kochani, Karolina jest uczestniczką jednocześnie naszego programu rocznego Bogaty Fotograf Ekspert. No i dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać, Karolina, o tym, jak u Ciebie wszystko się zmieniło po tym, jak zaczęłaś działać z programem i co Tobie to zmieniło. Bo teraz patrząc na Ciebie, co też chwilę wcześniej wspomniałam, jak rozmawiałyśmy, patrząc na Ciebie teraz i... To był styczeń, tak? Styczeń, luty? Jak dołączałaś? I jak widziałyśmy się wtedy, ja widzę całkiem innego człowieka. Opowiedz mi, jak to było przed dołączeniem i z czym miałaś największe trudności? Ja myślę, że ja jestem innym człowiekiem. Dużo mi się tutaj zbiegło rzeczy w czasie. Mam takie poczucie, że kiedy rozmawiałyśmy po raz pierwszy, te tam 4 miesiące, 5 miesięcy temu, byłam przemęczoną, styraną, totalnie, nie chcę powiedzieć nieszczęśliwą, bo mi się w innych dziedzinach życia jak najbardziej układało, ale tak finansowo zagubioną osobą, a niestety finanse mają ogromny wpływ na nasze życie, więc jeżeli tutaj nie czujemy, że mamy takie porządne oparcie, jakiś porządny fundament, no to w zasadzie wiele innych rzeczy się też sypie, łącznie z życiem rodzinnym, tak na dobrą sprawę, bo ja cały czas czułam się zmuszona do tego, żeby pracować jak najwięcej, po to, żeby mieć pieniądze, po to, żeby opłacić dziecku, nie wiem, dodatkowe zajęcia, coś mu kupić do ubrania, do czytania, jakiegoś słodycza, wyjście gdzieś razem, że nie wspomnę o horrendalnych ratach w tej chwili kredytowych i tego było mnóstwo. Ja się czułam jakby coraz bardziej tym przygnieciona i coraz bardziej tak bez możliwości jakiegoś ruchu. To było strasznie frustrujące. To jest taka spirala, nie? W którą my wpadamy, tak, próbując, tak, rozwiązać sytuację, tak, kiedy nie mamy pieniędzy, staramy, tak, się robić dużo więcej, tak, ile się da, no tak, ale tak jak widać, to nie działa, to zwykle, tak, nie działa, dlatego że my tak naprawdę robiąc wszystko i nic, właśnie robimy wszystko i nic, więc to nie daje efektu. To powiedz mi, kochana, w takim razie, jak to się w ogóle wydarzyło, że ty nas znalazłaś, że jak to się stało, co się tam działo, powiedz. Ja was znalazłam, bo mam mądrego męża. Mój mąż, który widział moją frustrację i który też jakby cierpiał z powodu tego, że my nie możemy spędzać ze sobą czasu, bo ja kończyłam pracę o 23, 24 albo i później, no to umówmy się, jakby nawet najbardziej wytrwały mężczyzna śpi o tej porze. No okej. Okay. Tak. Więc jakby cierpieliśmy z takiego powodu, że nie możemy spędzać ze sobą czasu. A on jest bardzo takim inteligentnym mężczyzną, który też dużo robi w kwestii własnego rozwoju. I po prostu szukał różnych rzeczy, które mogłyby mi pomóc i tak trafił na was i obserwował was przez parę ładnych tygodni, jeśli nie miesięcy na Facebooku i w końcu tak bardzo nieśmiało, bo wie, że ja jestem bardzo taka sceptyczna w tej kwestii, mówi mi: Kajtuś, słuchaj, taki wywiadzik chciałbym, żebyś obejrzała.
Ci wywiad, ich przysunął pod nosek. Tak, tak, tak. To był wywiad, pamiętasz? Nie, przepraszam, to nie był wywiad. To była taka sesja live, dostępna jakby za free dla ludzi, którzy się wpisali gdzieś tam na listę. Więc to tak było. Mhm. Okay. Więc to był wywiad, no. Czyli podsadził Ci po prostu nasze szkolenie, takie sesje live, jakby, żebyś zobaczyła w ogóle, o co tu chodzi, tak? Oczywiście, co powodowało, że byłaś ogólnie sceptyczna w tych kwestiach? Bo wiele ludzi wiem, że może mieć też takie podejście, jakby co u Ciebie powodowało i co się zmieniło jakby w związku z tym, nie? Mhm. Wiesz, co mi się w ogóle wydaje, że ludzie mają duży dystans do rzeczy, za które muszą zapłacić z góry i nie wiadomo tak do końca, co oni otrzymają, nie? No. Bo ja się czułam w tamtym momencie trochę jakbym kupowała kota w worku, nie? Co wy mi tak naprawdę dacie, nie? Co wy mi możecie zrobić? Czy wy ze mną jakieś przerobicie tutaj, pozmieniacie mi rzeczy w firmie? Co wy tak naprawdę ogarniacie, nie? I też długo jakby mieliłam gdzieś tam w środku te decyzje, zanim się w ogóle do was odezwałam. I nie wiem, czy pamiętasz, pierwsza moja wiadomość była taka, ale co wy w ogóle robicie? Jakbyś to w swoim języku opisała, co otrzymałaś? Otrzymałam przede wszystkim, no właśnie, bardzo takie konkretne materiały wideo, gdzie oglądam i Ciebie, i Pawła, jakby z dużą przyjemnością, bo Was się po prostu dobrze słucha. I coś, co mi się mega podoba, to, że te wykłady są takie rzeczowe. To jest samo mięso. Ja tak naprawdę słuchałam tych wykładów z notatnikiem i długopisem, zapisując sobie. Oferta powinna wyglądać tak i tak, nie? To polega na tym. I jakby dla mnie, osoby, która z marketingiem nie miała absolutnie wcześniej nic wspólnego, tak naprawdę 90% tego materiału jest totalną nowością. Ja może o niektórych pojęciach gdzieś coś kiedyś słyszałam, ale dla mnie to było, ja tutaj startowałam od zera, nie? Naprawdę czułam, jakbym przyszła do szkoły podstawowej i zaczynamy nauczanie wczesnoszkolne. Okay. I no właśnie. Wiele osób mówi, że dopiero w ogóle zaczyna i czy ono zaczynając od nowa w ogóle może w to wejść, nie? Więc myślę, że tutaj też zbijasz tą obiektyw pod tytułem, czy ja mogę w to wejść, bo ja dopiero zaczynam. No właśnie powinieneś, bo dopiero zaczynasz, nie? Tak. I tak naprawdę nawet jeżeli jakby spotykałam się z pojęciem, które nie było jakoś tam mocno wyjaśnione, no to wiedziałam, że zawsze jest grupa, do której ja mogę, na której ja mogę napisać i w jakimś tam czasie otrzymam odpowiedź albo waszą, albo innych członków, jeżeli jakby mogli mi pomóc. I w ogóle ta dostępność do tej społeczności, z którą jakoś się kumplujemy gdzieś tam i nawiązujemy relacje wychodzące poza to, a ile u ciebie coś kosztuje, a jak ty coś tam rozwiązujesz, też jest mega wspierające, bo jeżeli się przebywa w takim środowisku, z którym się dąży do jakiegoś wspólnego celu, to jest dużo łatwiej, bo to jest wtedy jak taka rzeka z nurtem cię pchająca, nie? Wiem, jak na mnie działały gdzieś tam wrzucane ogłoszenia, bum, bum, nie? I to jest takie motywujące i to, że ja mam dostęp do tych ludzi i zawsze mogę zapytać, a co zrobiłeś, a co zrobiłaś, jak to ci się udało i tak dalej, to jest mega, to jest taka wartość, którą bardzo trudno wycenić, nie? To jest to, co ja mówię, jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy dążą do wspólnego celu, bądź już go osiągnęli i mogą się tym podzielić, to jesteś w stanie zrobić dokładnie to samo w zdecydowanie szybszym czasie, niż gdybyś próbowała to robić sama. I ja tak samo zawsze dążyłam do takiego właśnie wchodzenia w środowiska ludzi, którzy osiągnęli swoje cele,
I doskonale to rozumiem, dlatego tak stworzyliśmy ten program, żebyście wy mogli siebie wspierać wspólnie. Oprócz tego, że macie nas, to macie też siebie za każdym razem, kiedy chcecie. Wiem, że wiele z was też się spotyka w ogóle poza tym programem, tak po prostu, żeby się pokumplować i pogłaskać, że tak powiem, po ramieniu, powiedzieć dobrą robotę zrobiłeś. I co jest fajne właśnie, no to u nas nie ma tego hejtu. Hejt został wykreślony. Dokładnie. Jakby jest to wsparcie i u nas nie ma czegoś takiego, że jesteśmy sobie konkurencją. Jesteśmy wszyscy po to, żeby sobie pomagać i żeby dążyć wspólnie do tego, co każdy ma za cel. To jest ekstra, nie? Powiedz mi, Karolina, jakbyś miała mi opisać dokładnie, jak program pomógł Ci osiągnąć Twój cel i jaki to był konkretnie cel? No właśnie, bo ja od razu tutaj mówię, że ten cel jest dynamiczny. Bo ja jakby na początku zaczynałam z takiego pułapu, o matko, dobra, żeby chociaż udało się uciłać te 10 tysięcy miesięcznie, to bym miała taką poduszkę finansową, że jakby na którą miękko by się spadało w razie czego. A tak naprawdę już po pierwszym miesiącu, w którym ten cel został osiągnięty, okazało się, że nie, że to zupełnie nie wystarcza, idziemy po co najmniej dwa razy tyle. I no właśnie, wrócę do siebie sprzed tych tam paru miesięcy. Osoby, która brała za sesję po kilkaset złotych, a w tych sesjach był i makijaż, i fryzjer, i studio, jakby i wszystko. Tak ja sobie teraz pomyślę, to tak, w ogóle jak to możliwe? Jak to możliwe, za takie pieniądze to się nie da pracować, nie? Tak. Tak, ale zobacz, jak ten standard się zmienia, nie? W trakcie, kiedy my... Tak. I tu wyjątkowo nie posłuchałam Pepera, bo on gdzieś tam doradza, żeby tak sobie stopniowo zwiększać te ceny małymi kroczkami. I uważam, że to jest dobra droga dla niektórych. Tak, dla niektórych tak. Lepiej jest po prostu przeskoczyć tak. Od razu na wysoką tak. Opcję, nie? Tak. I ja tak poczułam. Jak to ciebie wyglądało? No, że ja natychmiast jakby podniosłam swoje ceny 4-5-krotnie, to jest bardzo duża różnica, gdzie jakby te koszta mniej więcej takie, jakie były, były takie same. Tylko po prostu ja zaczęłam na tych sesjach zarabiać więcej. I to jest coś niesamowitego wydarza się po drodze, bo to jakby tworzy taki komfort pracy, że ja nie muszę się spieszyć, bo ja mam dzisiaj jeszcze dwie sesje do zrobienia, tylko ja mam jedną sesję na 2-3-4 dni, bo tyle jest dla mnie w ogóle okej, ja się nie muszę spinać, ja jakby i tak zarobię swoje. Przepraszam, jeżeli to dla kogoś brzmi jakoś tak, nie wiem, no tak tendencyjnie, nie wiem. Nie przepraszaj. Tak, że to chodzi o zarabianie pieniędzy. No ale przepraszam, ale tu chodzi o zarabianie pieniędzy. Chodzi o to, no to jest coś, z czym ja się męczyłam i mierzyłam. To takie zderzenie z jednej strony ze swoim syndromem oszusta, z drugiej strony z taką jakąś mentalnością biedaka, wyjście poza to i takie poczucie, o Boże, ja mogę zarabiać duże pieniądze. Ja jestem warta, jakby godna tego, że zarabiam duże pieniądze. I jakby to zmienia w ogóle komfort życia, bo nagle się okazuje, że ja nie muszę się dzisiaj spinać. Ja mogę popołudnie spędzić z dzieckiem, odrobić z nim lekcje, pójść na spacer. Przepraszam, chcę mi się ryczeć. Chcę mi się ryczeć, ponieważ jakby jeszcze parę miesięcy temu właśnie tak żyłam, nie? Że przychodził do mnie syn i mówił, mamusiu, chodź się pobawimy. I cały czas słyszał ode mnie, synku, przepraszam cię, nie możemy, bo mamusia musi pracować. Ja mam wrażenie, że 2-3 ostatnie lata to mi po prostu gdzieś uciekły z takiego ciągłego zapędzania się,
bo przecież ja nie chciałam dla niego źle, ja chciałam dla niego dobrze, przecież tak. Dla niego są zarabiane te pieniądze, po to, żeby miał dach nad głową, po to, żeby miał jedzenie, jakie chce, po to, żebyśmy mogli o niego zadbać, więc to było dla niego, a jednocześnie nie miał tego, co potrzebował najbardziej, czyli mnie. Czyli ciebie, dokładnie znam tak. To samo, mamy tę samą historię pod tym względem, więc rozumiem cię całkowicie. Zobaczcie, jeżeli mnie oglądasz, ty kobieto, bądź ty mężczyzno i jakby próbujesz i to wszystko nie wychodzi, a jednocześnie zajmuje ci to kupę czasu. Ja na przykład czułam, jakbym była uwięziona do komputera przy retuszu. Tak. Ja miałam tak, że ja spędzałam większość czasu na retuszu i mój mąż, Paweł Peper, który zresztą jest też mentorem w naszej szkole, on mówi, Justyna, ty nie możesz tego robić sama. Ty musisz zacząć to zlecać, ty musisz zacząć od ten czas sobie uwalniać na nowo, nie? I to, co ty mówisz, że tak naprawdę teraz masz wreszcie na to czas, teraz masz pieniądze. Co jeszcze ci to w życiu zmieniło, Karolina? Jakbyś miała jeszcze powiedzieć, co ci to jeszcze zmieniło? Przede wszystkim bardzo dobrze wpływa na moje małżeństwo. Bo mam to szczęście, że jestem w bardzo udanym związku. Jesteśmy z Radkiem mega tak blisko. I myśmy po prostu tęsknili za sobą, bo nam nie wystarczy to, że jedno i drugie siedzi przy komputerze obok siebie. Mieliśmy takie poczucie, że owszem, spędzamy czas ze sobą, ale ten czas w żadnej mierze nie jest wartościowy. Tylko tak, że no po prostu jesteśmy razem, widzimy siebie, możemy się do siebie uśmiechnąć, ale to w pewnym momencie jest za mało. I niestety, i to rodzi kryzysy. A teraz jakby mam takie poczucie, że my na nowo możemy się ze sobą spotkać. Nie tylko w jednej przestrzeni i jednym czasie, ale w ogóle tak z naszą więzią i naszymi emocjami. My mamy czas, żeby wieczorem sobie siedzieć, przepraszam, pić browary, siedzieć przy ognisku, gadać, śmiać się, spotkać się ze znajomymi. I coś pięknego. No i w ogóle to, że jakby wspomniałaś, że ja wyglądam inaczej jak inny człowiek, oczywiście to wynika ze zmian wewnątrz, ale również na zewnątrz, bo ja mam czas na to, żeby pójść do fryzjera, żeby sobie zrobić paznokcie. Widziałam, piękne. Żeby sobie kupić jakby coś, jakiś ciuch. To są takie może głupie rzeczy, ale one sprawiają, że szczególnie my kobiety, aczkolwiek mężczyźni wcale nie są jakoś tak mocno inaczej skonstruowani, mamy poczucie, że przede wszystkim to my dbamy o siebie. Czyli to de facto, co ja próbowałam dać moim klientkom, kobieto, zadbaj o siebie, zrób coś na siebie, zrób sobie sesję, spędź jakby niesamowity czas, poczuj się piękna, odzyskaj swoją wartość, a ja sama sobie tego nie dawałam, nie? Więc teraz mam poczucie, że wchodzę, bo ja dopiero wchodzę w tę przestrzeń, w której jakby wszystko we mnie jest znowu spokojne i zintegrowane. To jest... No to jest takie odzyskiwanie harmonii życia, nie? Pięknie. Coś pięknego, Karolina. Ja w ogóle słuchając tego wszystkiego, dlatego ja mam z tego taką niesamowitą frajdę. Ja patrzę na ludzi, którzy byli w danej sytuacji, była ona mega zła i przechodzisz do mnie ty po tych paru miesiącach uczestniczenia w ekspercie i widzę taką olbrzymią zmianę, która jest na zawsze tak naprawdę, bo ty tych rzeczy nie stracisz. Nie, to tak naprawdę koszt kursu został już dawno temu odzyskany, umówmy się. No tak. No. Jakby samo to, bo właśnie część ludzi powie, ej, ale wy macie cholernie drogo. Ja mówię, tak, ale to coś zmienia. Jakie ty masz podejście, jakie ty miałaś do tego podejście? No mi się też na początku wydawało, że to w ogóle ojeny, straszne pieniądze są. Co prawda tak sobie próbowałam to zracjonalizować, no dobrze, ale to jest na rok, więc to wcale nie jest tak dużo i tak dalej. Dzisiaj myślę sobie, że byłabym gotowa wydać 2-3 razy tyle,
wiedząc, jaka zmiana za tym idzie, bo to jest zmiana nie tylko jakby w tym, co ja zarabiam, ale również jak się ze sobą czuję. To, że ja wywalam sukcesywnie ze swojego życia swój syndrom oszusta. To jest ogromna zmiana. To, że ja jakby patrzę na siebie w lustro i myślę sobie, kurczę, ale zrobiłaś dzisiaj, przepraszam za słowo, zajebistą robotę. Mało tego, zarobiłaś za to pieniądze. Dokładnie. No, to jest, to są takie rzeczy, które jest bardzo ciężko wycenić. I owszem, na początku może się wydawać, ojeny, straszne pieniądze. No właśnie, z tą obawą, że kurczę, jeszcze co się kryje w tym worku, nie? Tak. Ale kiedy... Przecież umówmy się, ja tak naprawdę dopiero zaczynam się rozwijać, a już jakby mam jakie efekty, tak? A to co będzie, jak ja się naprawdę rozkręcę? Jesteśmy kilka miesięcy po, a program trwa cały rok. Tak. To naprawdę można go sobie nawet później jeszcze przedłużyć, nie? Więc tak naprawdę cały czas mamy dostęp do tego, co nam potrzebne i powtarzalne w biznesie, żeby trzymać się tego i nie schodzić z drogi, jak ja to mówię, bo ludziom czasem się wydaje, myślę, tak jak Karolina, ty nagrałaś na naszą grupę taki post, że ludzie mają takie, o, kiedy ja będę, a nie udaje mi się, a tak dalej. Zamiast robić te rzeczy, które tam są czasem, nie? I po prostu to wdrażać, jakby samo nastawienie ku temu, że okej, weszłam w coś, angażuję się w to i teraz nieważne, czy mam dzieci, czy mam biznes, który mi dużo czasu zajmuje, bo ty też miałaś wszystko. Mówiłaś o tym na początku. Nie miałaś czasu, nie miałaś czasu na rodzinę, na wszystko. Zaczęłaś robić jeszcze więcej tak naprawdę, no bo zaczęłaś się uczyć, tak? Więc musiałaś zacząć inwestować czas w wiedzę, żeby wprowadzić nowe strategie, nowe rzeczy do twojego biznesu, żeby ten biznes zaczął mieć i dawać tobie więcej czasu, jednocześnie pieniędzy, nie? Mhm. Jakby to są te obawy, które ludzie zwykle mają, nie? Jakby ty jesteś dowodem na to, że tak naprawdę właśnie przez to, że nie masz czasu, powinieneś być w tym, bo to ci uwolni czas. My jesteśmy głównie za tym, żeby móc mieć czas na życie, a praca ma na ciebie dużo zarabiać w krótszym czasie. Co ty na ten temat? Mogę dodać tutaj jedną rzecz, że ja tak naprawdę i tak miałam taki bufor bezpieczeństwa finansowego w postaci tej szkoły, w której uczę, tak? Od niedawna, przepraszam, jestem tam zatrudniona na etacie. Więc wydawało mi się, że a super, jakby nawet jeżeli tu mi się wywali, to zawsze jest ta szkoła. I z jednej strony spoko, ale z drugiej strony to jest uwiązanie na etacie. Nagle się okazuje, że te pieniądze, które ja dostaję, są kompletnie jakby nieadekwatne do moich potrzeb. Przy czym ja nie mówię o potrzebie wyjazdu na drugi koniec świata. Mówię o codziennych potrzebach opłacania rachunków, opłacania rat, jakichś leasingów i tym podobnych rzeczy. Czyli jakby same podstawowe te rzeczy, a gdzie jakiś tam odpoczynek czy jakieś stworzenie sobie jakiegoś komfortu. I zauważam w pewnym momencie, że tworzy mi się błędne koło. To znaczy, nie mam czasu na działania swoje marketingowe, jakieś PR-owe, ponieważ jestem na etacie, tak? Na etacie nie zarabiam dużo pieniędzy, więc powinnam poświęcać jakby jakiś czas na te działania marketingowe. I tak naprawdę zrobiła mi się taka spiralka, w której, o Boże, ciągle nie mam czasu. Dlatego podjęłam decyzję o tym, że powoli będę wychodzić ze szkoły. I już jakby zapowiedziałam dyrekcji oficjalne info, że znacznie mniej godzin będę pracować z nimi w przyszłym roku, a jakby więcej czasu dzięki temu będę miała na swoje własne działania. Wow! Ty nie wiesz, ile ludzi ze mną rozmawia i mówisz, się tak boi robić ten biznes, bo on jest na etacie. Właśnie to jest dobry moment, bo ty tak naprawdę mimo wszystko możesz czuć się jeszcze bezpiecznie, no bo masz to coś, co tam jest i daje ci jakieś pieniądze i jednocześnie możesz wieczorami budować sobie to, co będzie później twoim takim core, tym głównym działaniem, nie? I w momencie, kiedy sam się zwolnisz, albo sama się zwolnisz, albo wyleją cię, po prostu ty jesteś bezpieczny. Ale to tylko etap przejściowy. Dokładnie.
Kochana, powiedz mi jeszcze, bo tak rozmawiałyśmy o tym twoim wyniku w tym miesiącu. Jesteś bardzo blisko do osiągnięcia. 20K, czyli 20 tysięcy złotych. Tak. I tak naprawdę Karolinę dzieli teraz ile? Jedna sesja zdjęciowa? Jedna sesja, 2,5 tysiąca jakby potrzebuje sprzedać. Czyli nawet jeżeli klientka wybierze najmniejszy pakiet, który kosztuje już więcej niż 2,5 tysiąca, to jakby osiągam zamierzony cel na ten miesiąc, nie? Czy kiedykolwiek zarobiłaś takie pieniądze? Nie. Nie. Even close. Jak się z tym czujesz? Co mam powiedzieć? Wspaniale. Naprawdę, bo to ja czuję, że ja mam taki spokój w końcu, że nie muszę się szarpać, nie? Nie muszę wymyślać, o Boże, co ja mam zrobić, żeby zarobić jeszcze te 500 zł, żeby im wystarczyło na to, żeby prąd opłacić. No, ja, dla kogoś może to brzmi jak jakieś kuriozum, ale ja tak żyłam, no. Wiele osób tak żyje. Ja myślę, że całe gro ludzi w Polsce i za granicą tak żyje. Po prostu jest na takim zawsze na styk albo już na minusie. I ja to słyszę codziennie, więc to jest straszne, jeżeli my wciąż boimy się zmienić coś w tym naszym życiu i biznesie, żeby to się całkowicie od nas już oddaliło. No bo zobacz, ty jesteś już w innym miejscu kompletnie. Tak. To już jest kompletnie inne miejsce i teraz powiedz ludziom, którzy Cię teraz tu obserwują, temu człowiekowi, który przed nami tu jest i nas ogląda, co Ty powiedziałabyś jemu, wiedząc jakby, co się wydarzyło? Jak byś powiedział, co byś powiedziała osobie, która teraz się boi, nie wie, czy to jest ten moment i że woli zwlekać na przykład? Co jej powiesz tej osobie? Proszę, dostajesz ode mnie minutkę. Say what you wanna say. Wiem, że się boisz. To w takim miejscu, w jakim jesteś, no jest zupełnie naturalne i normalne. Ale porzuć ten strach. Tak po prostu, ponieważ jestem żywym przykładem tego, że wystarczy chcieć i wystarczy dostać odpowiednie narzędzia, żeby być w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej czasoprzestrzeni kosmicznej. I chciałabym też tutaj od razu mega, mega Wam podziękować za tę opiekę, którą nas otaczacie. Bo ja mam poczucie, że ja nie jestem w szkole. Ja nie jestem gdzieś, gdzie siedzę w ławce i nauczyciel ode mnie wymaga jakby udowodnienia, że ja się nauczyłam tego, co on kazał mi się nauczyć. Ja się czuję zaopiekowana. Ja się czuję, że wszystkie problemy, z którymi do Was przychodzę, są rozwiązywane. Że ktoś się o mnie troszczy, że ktoś się zapyta, jakby gdzie ja jestem, w jakim miejscu, jak mnie popchać dalej. I to jest duży komfort. I to jest w ogóle coś, co jest nie do wycenienia. Nie? Także mega dziękuję, że te kilka miesięcy temu postanowiliście wziąć mnie do swojego zespołu, że poczuliście we mnie jakiś potencjał za te wszystkie kopniaki od Pepera, które naprawdę sprawiają, że jakby człowiek czuje, że zostało dotknięte bolesne miejsce, a jednocześnie jakby, aha, dobra, idę dalej, nie? To nie jest coś, co ma mnie przygnieść, tylko coś właśnie, co ma mnie... To macie ruszyć do przodu. Tak. Okej, dziękuję bardzo. Gorąco polecam. Dziękuję Ci za ten wywiad. W ogóle to jest niesamowite i Ty, który oglądasz teraz, spójrz na siebie. I zobacz siebie za te parę miesięcy, co się może wydarzyć. Tak jak u Karoliny, tak jak u innych naszych studentów. Może zmienić całość swojego życia, bo tu nie chodzi tylko o pieniądze. Pieniądze są narzędziem do tego, żebyśmy my mogli żyć tak, jak chcemy. Umówmy się, bez pieniędzy jest to o wiele, wiele trudniejsze. Większość kłótni tak naprawdę jest spowodowane brakiem pieniędzy. Większość frustracji jest spowodowane brakiem pracy i brakiem pieniędzy. Umówmy się, nasze dzieci to odczuwają, my to odczuwamy. To wpływa na naszą psychikę, to wszystko wpływa na wiele czynników. I teraz, jeżeli my mówimy o pieniądzach
to nie należy patrzeć na to i myśleć sobie, o bambery, nie? O bambery, o, chwalą się. My się nie chwalimy, my mówimy, co ty też możesz zrobić. Mhm. Tylko musisz dupę wziąć w troki, za przeproszeniem, i zacząć robić rzeczy, które działają, które są skonstruowane po coś, bo myśmy je zrobili wcześniej, sama przez to przeszłam, zaczęłam tego uczyć razem z Pawłem. To działa, bo już było sprawdzone, myśmy nie mieli wyjścia. Wcześniej w Polsce nikt tego nie zrobił. My to zaczęliśmy robić dlatego właśnie, że ludzie o tym nie mieli pojęcia, zaczęli nas pytać, jak to jest, jak to działa. I teraz możemy powiedzieć, że chwała Bogu, są ludzie, którzy z tego korzystają i cudownie im to zmienia życie, jak Karolinie. Karolina, jesteś super dzielna, w ogóle bardzo ci gratuluję, bo uważam, że tylko i wyłącznie osoby, które naprawdę czują, że muszą zmienić to życie, rzeczywiście to robią. I my tylko takie osoby przepuszczamy. My jak czujemy, że ta osoba nie będzie miała motywacji, nie będzie chciała robić rzeczy, które musi robić, żeby to działało, to my mówimy dziękuję, ale to nie jest ten moment. I ja widziałam to po tobie, jak się spotkałyśmy po raz pierwszy, że ty wręcz musisz, ty musisz to zmienić. Bo to nie jest moment, w którym trzeba myśleć o tym, czy to jest to. To jest moment, w którym trzeba zacząć robić. Dokładnie. Dziękuję ci ślicznie i dziękuję wam, kochani. Dziękuję tobie, który oglądasz, która oglądasz. I widzimy się niedługo pewnie. Jeżeli nie, to idź swoją drogą. Jeżeli to, co dzisiaj słyszałeś, trafiło do ciebie, trafiło w twoje serce, twój umysł, to zapraszam cię serdecznie na naszą grupę Sekrety Marketingowe Bogatego Fotografa. Link będziesz mieć na dole. Natomiast jeżeli w niej jesteś i jeszcze się nie umówiłeś na nasze spotkanie, to zrób to koniecznie. Bo masz szansę zmienić wszystko i zrobić to rzeczywiście, mieć na to wpływ, a nie tylko myśleć, a czy mi się uda, czy to ten moment. Dzięki. Dzięki śliczne.